Dzięki. Ja jestem Szymon. Można mnie znaleźć w internetach, na przykład na Twitterze, na GitHubie, na Medium. Udzielam się też na grupie PHPers na Facebooku. Programuję w PHP od 12 lat. Wtedy byłem jeszcze w Gimbazie. Teraz jestem w Pracbazie, a dokładnie w Shiftstatech Polska. To jest taka fajna firma. Mamy oddziały w Krakowie i w Gdańsku. Od kilku lat sponsorujemy PHPCona. Mamy tu swój stand, także jeżeli znajdziecie czas jutro albo w niedzielę, to możecie podejść do Oli i może jakieś gadżety zgarnić. Okej. Okay. W tym fajnym Shiftstatech Polska, poza tym, że programuję w PHP, to też od ponad roku używam Dockera do wytwarzania i wdrażania aplikacji PHP-owych. I dziś wam trochę opowiem o moich doświadczeniach z Dockerem. Wiecie, dlaczego Docker jest taki popularny, dlaczego go używam, dlaczego go lubię, dlaczego go używamy w ogóle w Shiftstatech Polska, jak go można używać do wytwarzania aplikacji PHP-owych i jak je wdrażać w chmurę, na przykładzie Amazon Elastic Beanstalk. Mała ankieta na początek. Chciałbym się zapytać, kto z was w ogóle wie, co to jest Docker? Okej. Tak widzę, że pół sali, nawet ponad. Okej, fajnie. Kto z was używa Dockera? Mniej. A kto używa Dockera na produkcji? 5, 6, okej. No to fajnie, fajnie. Pewnie jakbym w zeszłym roku pytał, to by jeszcze nikogo nie było. No dobra, zatem dla tych wszystkich, którzy wiedzą, co to jest Docker, na początek powiem o tym, dlaczego Docker jest taki fajny, a dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Docker, to mogą tę część potraktować jako wstęp do Dockera. Ale zanim to, to na początek krótka historia transportu i logistyki. Dawno, dawno temu pojawienie się takich kontenerów całkowicie odmieniło sposób transportu dóbr materialnych. No bo tak, taki kontener pakujemy raz i możemy go umieścić na różnych środkach transportu. Na wagonie kolejowym, na naczepie ciężarówki, na statku. Zasadniczo moglibyśmy, bez konieczności przeładowywania jego zawartości. Więc gdybyśmy coś zamawiali tutaj na konferencję na AliExpress, to by nam Chińczyk załadował do kontenera w Chinach, to by różnymi środkami transportu trafiło tutaj, do OSY i byśmy sobie dopiero tutaj to rozpakowali. Podobna idea stoi za Dockerem. W Dockerze tworzymy sobie wirtualny kontener, to jest aplikacja i jej zależności. Tworzymy go raz i możemy go uruchomić na każdej instancji Linuxowej, czyli na laptopie, na lokalnym serwerze, w prywatnej albo w publicznej chmurze. Dzięki temu, jeśli tylko chcemy, nasze środowisko deweloperskie może być identyczne jak środowisko produkcyjne. Poza tym możemy łatwo współdzielić konfigurację środowiska pomiędzy różnymi programistami. Dzięki temu wszyscy członkowie naszego zespołu mogą mieć dokładnie takie samo środowisko deweloperskie. No i też w oka mgnieniu jesteśmy w stanie przygotować środowisko dla nowego programisty w naszym zespole. Mariusz Gil, Kacper Gunia opowiedzą o... Okej, co dalej? Docker korzysta z linuxowych funkcji do izolacji zasobów, takich jak grupy kontrolne albo przestrzenie nazw. Dzięki temu każdy kontener uruchomiony na jednej instancji jest niezależny i wyizolowany od pozostałych kontenerów, jak i maszyny gospodarza. Oznacza to, że bez problemu możemy utrzymać wiele różnych środowisk, zarówno deweloperskich, jak i produkcyjnych na jednej maszynie. Przykładowo możemy uruchomić w kilka różnych wersji PHP, kilka różnych systemów baz danych, kilka różnych serwerów www. Bez ryzyka, że któreś z tych narzędzi popsuje coś w innym narzędziu lub w maszynie gospodarza. Moglibyście powiedzieć, że to, o czym wspomniałem, czyli przenośność i izolację, można osiągnąć z wykorzystaniem znanych pewnie wszystkim, albo przynajmniej większości narzędziom jak Vagrant i narzędziom do zapatrywania jak Puppet, Chef czy Ansible. Otóż tak, można, ale jedną z najważniejszych wad Vagranta, czy generalnie wirtualnych maszyn jest to, że są one ciężkie i bardzo często wolne, tak jak walec drogowy. Kontenery Dockera, w przeciwieństwie do maszyn wirtualnych, nie posiadają własnego systemu operacyjnego. Zamiast tego kontenery Dockera współdzielą z maszyną gospodarza, a także z pozostałymi kontenerami, w jądro Linuxa. W konsekwencji wydajność kontenerów Dockera jest zbliżona do wydajności czystego systemu operacyjnego. IBM przygotował bardzo szczegółowe badania na temat właśnie wydajności Dockera w porównaniu z KVM-em i z natywnym uruchamianiem i wyszło, że kontenery Dockera są niemalże tak szybkie jak natywne uruchamianie aplikacji.
Co więcej, obrazy Dockera mają strukturę warstwową, są cache'owalne i mogą być łatwo współdzielone, dzięki czemu samo zaopatrywanie jest znacząco szybsze niż w przypadku Puppeta, Ansible czy Chefa. Kolejna rzecz. Idea Dockera jest taka, aby na każdym kontenerze uruchamiać tylko jeden proces. Oznacza to, że każda część naszego stacku technologicznego, jak na przykład serwer www czy baza danych, powinna być uruchomiona na osobnym kontenerze. W praktyce środowisko dockerowe tworzymy z różnych powiązanych ze sobą kontenerów w podobny sposób, jak budujemy coś z klocków Lego. Co więcej, Docker udostępnia usługę, która nazywa się Docker Hub. Jest to repozytorium obrazów Dockera. Znajdują się tam dziesiątki oficjalnych repozytoriów, oficjalnych obrazów do różnych narzędzi, popularnych narzędzi wykorzystanych w webie, chociażby różnych serwerów www, czy różnych systemów baz danych. Są też dostępne różne wersje PHP. Są tam też dziesiątki tysięcy nieoficjalnych repozytoriów tworzonych przez społeczność, zatem korzystając z Dockera nie musimy się martwić, jak zainstalować i skonfigurować jakieś narzędzie, które chcemy dodać do naszego stacku. Po prostu ściągamy jego obraz i odpalamy. Ja to ostatnio przetestowałem na kilku narzędziach, chociażby zacząłem używać Redisa, zacząłem używać RabbitMQ, nigdy nie miałem z nimi do czynienia. Ściągnąłem obrazy z Dockera, nie musiałem nic z nimi robić, one po prostu działały. Zanim przejdziemy dalej, to krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy Dockera nie znają, o różnicę pomiędzy obrazem a kontenerem, bo ja te pojęcia tutaj się pojawiały. Kontener mówiłem, co to jest, czyli aplikacja w jej zależności. Natomiast czym jest obraz? No, różnica jest między nimi jest mniej więcej podobna jak w programowaniu obiektowym między klasą a obiektem. Obraz jest taką matrycą, z której powstają kontenery. Kontener jest uruchomioną instancją obrazu. OK, tyle tytułem wprowadzenia. Teraz o tym, jak można użyć Dockera do wytwarzania aplikacji PHP-owych na konkretnym przykładzie aplikacji w Symfony. Zanim to jednak, to jeszcze istotna informacja. Silnik Dockera można uruchomić tylko na Linuxie. Co prawda, ciekawostka, w rozwój Dockera mocno zainwestował Microsoft i od wersji 2016 Windows Server na tym systemie będzie dostępna Microsoftowa czy Windowsowa implementacja silnika Dockera. Pozwoli nam to budować, tworzyć kontenery Windowsowe i uruchamiać je na Windowsie. Natomiast tego systemu jeszcze oficjalnie nie ma, on będzie w przyszłym roku. Poza tym no, wytwarzanie aplikacji webowych to jest przede wszystkim Linux, więc skupmy się na uruchamianiu kontenerów Linuxowych. Żeby uruchomić kontener Linuxowy na maszynie nie Linuxowej, czy chociażby na Macu, czy na Windowsie, potrzebujemy maszynę wirtualną z Linuxem, która będzie miała zainstalowany silnik Dockera. Docker przygotował dla nas takie narzędzie, które nazywa się Docker Machine. Ono tworzy przezroczystą maszynę wirtualną z zainstalowanym, skonfigurowanym silnikiem Dockera na Macach i na Windowsach. Niestety, w związku z tym, że na Macu i na Windowsie ta maszyna wirtualna jest niezbędna, to sama wydajność, taka runtime'owa rozwiązania nie jest znacząco lepsza niż w przypadku Vagranta. Ale samo tworzenie i uruchamianie czy zamykanie kontenerów jest znacząco szybsze niż startowanie i zatrzymywanie maszyn wirtualnych, a samo zaopatrywanie, tak jak mówiłem, też jest szybsze niż z wykorzystaniem tych narzędzi jak Puppet, Chef czy Ansible. OK, rozważmy następujący przykład środowiska do uruchomienia prostej aplikacji w PHP. Będziemy potrzebowali serwer www, interpreter PHP oraz bazę danych. Każda część tego stacku no to jest osobny proces, a zatem osobny kontener Dockera. W naszym przypadku będziemy mieli kontener z Nginx-em, do niego będą się łączyli użytkownicy końcowi z przeglądarki. Ten kontener powinien być połączony do kontenera z PHP, niech to będzie PHP FPM. A ten z kolei kontener powinien być połączony do bazy danych, no, żeby zapisywać, czytywać jakieś dane. Niech to będzie Mongo. Kontenery z PHP i z Nginx-em powinny współdzielić źródło aplikacji. Współdzielić z maszyną gospodarza, bo to na maszynie gospodarza mamy IDE, tu mamy Gita, więc źródło trzymamy po stronie maszyny gospodarza i te źródła tym kontenerem udostępniamy. Oprócz tego kontener z Mongo, z bazą danych, powinien współdzielić z maszyną wirtualną pliki bazy danych.
po to, aby zapewnić ich trwałość. Bo kontenery Dockera nie są trwałe. Jeżeli kontener zamkniemy, to wszystko, co było na nim zapisane, znika. Żeby zapewnić tę trwałość, utrzymujemy te pliki po stronie maszyny gospodarza. Docker przygotował takie narzędzie, które nazywa się Docker Compose, dzięki któremu tworzenie wielokontenerowych środowisk jest dość proste, bo wystarczy wszystko skonfigurować w jednym pliku YAML-owym. I co w takim pliku się znajduje? Na najwyższym poziomie definiujemy, jakie mamy kontenery. W naszym przypadku są to kontenery PHP, Nginx i DB dla Mongo. W pierwszym kontenerze w PHP definiujemy po kolei, że jest on budowany z pliku Dockerfile, który znajduje się w katalogu roboczym, znaczy w katalogu bieżącym, stąd kropka. Co to jest Dockerfile, to za chwilę. Że ma być podlinkowany do kontenera z bazą danych i że ma współdzielić z gospodarzem ten katalog bieżący, ma być widoczny na kontenerze pod war www.docker-symfony. Mamy kontener z Nginxem, definiujemy, że jest on budowany z oficjalnego obrazu z Docker Huba, obrazu Nginxa w wersji 1.9.6. Ma być podlinkowany do kontenera z PHP, ma współdzielić te same źródła co ten kontener. Oprócz tego ma współdzielić konfigurację wirtualnego hosta, jeden plik konfiguracyjny. No i ma udostępniać swój port 80. Kontener z kolei z bazą danych, budowany z oficjalnego obrazu Mongo w wersji 3.0.7, współdzieli właśnie te pliki bazy danych, znajdujące się po stronie kontenera w /data/db i udostępnia swój port 27.0.17. Wspominam o tym, że kontener z PHP jest budowany z pliku Dockerfile. Teraz o tym pliku, co to jest. To jest plik tekstowy, w którym znajdują się instrukcje, na podstawie których budowany jest obraz. Może brzmić skomplikowanie, chodzi o to, że to jest po prostu zaopatrywanie obrazu. I co w takim pliku się znajduje? Pierwsza linia to jest, wskazujemy na bazie jakiego obrazu chcemy zbudować ten nasz obraz. Jak wspominałem, obrazy Dockera mają strukturę warstwową. Budujemy jeden obraz na drugim. Zatem w ten sposób to ustawiamy. W tym przypadku budujemy kontener na potrzeby aplikacji w Symfony, korzystającej z Mongo. Możemy zatem skorzystać z oficjalnego obrazu, jako bazy, z oficjalnego obrazu PHP w wersji 5.6.15 jako FPM. W związku z tym, że ten obraz jest dość ubogi, on właściwie nie ma żadnych bibliotek i tak dalej, a właściwie to fajnie, bo on jest mały, możemy go dostosować do własnych potrzeb, więc to robimy dalej. Instalujemy po prostu biblioteki i narzędzia, których potrzebujemy. Na pewno potrzebujemy zipa i gita, żeby mieć kompozera, potrzebujemy bibliotekę do Mongo, potrzebujemy biblioteki dla Symfony, takie jak do Internationalization czy APC. Generalnie może to wyglądać dość skomplikowanie, ale to są zwykłe proste apt-get install i tego typu polecenia. Dalej instalujemy kompozera, prosta sprawa. No i kopiujemy na obraz plik konfiguracyjny PHP, czyli PHP INI. Na końcu wskazujemy katalog roboczy. Katalog roboczy to jest takie ułatwienie dla nas. Gdy będziemy na przykład chcieli wejść na kontener przez Basha, no to automatycznie będziemy trafiać do katalogu roboczego. To jest miejsce, gdzie trzymamy po prostu naszą aplikację. A właściwie wszystko to, co znajduje się na początku tego pliku, jest uniwersalne i niezbędne dla każdej aplikacji Symfony, korzystającej z Mongo. Zatem tę część można byłoby wydzielić i stworzyć obraz pośredni, tak jak wspominałem, korzystając z tej właściwości, tej struktury warstwowej obrazów. Ja tak zrobiłem. Tę część, która tu jest zaznaczona na niebiesko, wydzieliłem do osobnego pliku, a ten mój Dockerfile zamieniłem, tę całą część zamieniłem na jedną linię, na budowanie na bazie tego obrazu, czyli utworzyłem sobie na Docker Hubie obraz Symfony 2-Mongo w mojej przestrzeni i buduję na jego bazie. Zostawiłem te linie, które są specyficzne dla tego konkretnego przypadku, czyli konfigurację PHP, chcę mieć ją konkretną dla aplikacji, no i wskazanie katalogu roboczego. Mając tak skonfigurowane środowisko, czyli te dwa pliki, Docker Compose, YML i Dockerfile, jedyne co musimy zrobić, przynajmniej na Linuxie, to jest uruchomić polecenie docker compose app-d. Ten parametr -d oznacza, że kontenery będą sobie działały w tle. Ja wam przedstawię, postaram się przynajmniej, jeżeli będzie wszystko działało, pokazać demo, jak to odpalić z kolei na Macu.
Okej. Okay. Pierwsze co, to musimy wystartować tę maszynę wirtualną. Czyli wpisujemy polecenie docker machine start i nadajemy jakąś nazwę maszynie, nazwijmy to, powiedzmy, dev. Ta maszyna już jest wystartowana, dlatego to trwało sekundę, tak właściwie to trwa, powiedzmy, pół minuty do minuty. Drugie, co musimy zrobić, to tutaj docker nam dzięki. Drugie, co kolejne, co musimy zrobić, to docker nam tam podpowiedział, żeby wpisać polecenie docker machine env, nazwą maszyny dev. Dzięki temu będziemy chociażby wiedzieli, jaki jest adres IP tej maszyny. No i tutaj nam poleca, żebyśmy mogli z tej konsoli, z tego terminala wykonywać polecenia dockera, to żeby wykonać jeszcze takie polecenie. OK. Co jeszcze warto zrobić? Jest taki problem, bo Docker Machine tworzy maszynę wirtualną na VirtualBoxie i korzysta z szerowania VirtualBoxowego. On współdzieli z maszyną wirtualną cały katalog użytkownika. To szerowanie VirtualBoxowe jest dość wolne, jeśli chodzi o aplikacje PHP-owe. Lepiej jest je zamienić na szerowanie NFS-owe. Jest takie fajne narzędzie na GitHubie, które nazywa się Docker Machine NFS. Instalując je, dostajemy polecenie Docker Machine NFS. Podajemy nazwę maszyny, czyli dev, i ono tworzy nam połączenie NFS-owe z maszyną. Działa. No i teraz możemy już przejść do tego polecenia docker compose app-d. Generalnie to wszystko wcześniej, co pokazywałem, no to jeżeli ktoś z was pracuje na Linuxie, podejrzewam całkiem sporo, nie musielibyście tego robić, bo maszyny wirtualnej nie potrzebujecie. Docker compose app-d tworzy nam te kontenery. Obrazy już mam ściągnięte, dlatego to trwało chwilę. Jeżeli nic byście nie mieli, no to on by pobierał z Docker Huba te wszystkie obrazy, czy ten nasz obraz jeden budował. To działa. Żeby jeszcze połączyć się z aplikacją symfonową, no to musimy zdefiniować sobie w etc host hosta. Musimy podać adres IP maszyny wirtualnej, który będziemy znali, wpisując polecenie docker machine IP, nazwa maszyny, czyli dev, to jest 192.168.99.100. Ja generalnie już to w etc hosts mam. Tutaj. No i teraz możemy sprawdzić, czy całość działa. To jest prosta aplikacja z restowym API. Ja już to mam przygotowane w dokumentacji polecenia, jakie można wykonać. Czy możemy zrobić jakiegoś geta, który nam wypluje to, co jest w bazie danych. Nie skopiowałem. Sorry. Ach, ta technika. O, jest. Jest tam jakiś obiekt ID z nazwą. Możemy sobie utworzyć własny, czyli wykonać posta. Nazwy wpisać jakąś, powiedzmy, PHP. Kon. Dodało, sprawdzimy. No, działa. Okej, okay. To tyle, jeśli chodzi o demo środowiska deweloperskiego. Możemy przejść dalej. To było o tym, jak tworzyć środowisko deweloperskie wykorzystaniem Dockera, a teraz o tym, jak wdrożyć je w chmurę, na przykładzie Elastic Beanstalka.
Przystektek z Polska powszechnie korzystamy z rozwiązań chmurowych do hostowania naszych aplikacji. W moim zespole w szczególności podobaliśmy sobie Amazon Web Services, a właśnie dokładnie AWS Elastic Beanstalk. Dlaczego? W moim zespole nie mamy dedykowanych DevOpsów, wszyscy jesteśmy programistami i lubimy Elastic Beanstalka za jego łatwość użycia. Wdrażanie na EBS jest proste, kolejne wersje aplikacji są przechowywane na S3, dzięki temu jeżeli coś się stało, to możemy poprzednią wersję aplikacji przywrócić w prosty sposób. EBS daje łatwy dostęp do logów, ma prekonfigurowanego fajnego load balancera i zapewnia wygodny interfejs użytkownika. I oprócz tego wspiera Dockera. W kwietniu 2014 roku AWS zaczął wspierać Dockera na Elastic Beanstalku, właściwie chyba jako pierwsza tak popularna usługa platform as a service. Wtedy jeszcze Docker chyba nawet nie był w wersji oficjalnie wersji 1.0, a był znany światu od kilku miesięcy. Rok później, czyli w marcu tego roku, Docker udostępnił możliwość tworzenia środowisk wielokontenerowych Dockera na Elastic Beanstalku. Ten slajd jest właściwie dla tych, którzy trochę się... Właśnie kto? Ktoś z was skorzystał, korzysta z Elastic Beanstalka? Okej. Dobra, to ja to chyba pominę. Bo to jest o tym, jak takie środowisko przygotować, generalnie co trzeba zrobić. To wszystko jest w tutorialu, to nie jest dość trudne. Trzeba przygotować politykę IAM, jest coś tam takiego w AWS-ie, wybrać konfigurację multi-container Docker z listy po prostu. Przypisać tą rolę do tego środowiska, czyli też wybrać z listy, przygotować plik Docker AWS JSON i to jest właściwie najważniejsze i o tym za chwilę opowiem, o co w tym chodzi, no i zdeployować aplikację. Dobra. To czym jest ten Docker AWS JSON? To jest właściwie najważniejsze w tym wszystkim, w tym całym rozwiązaniu. To jest taki plik tekstowy, który jest w założeniu dość podobny do Docker Compose. W nim konfigurujemy, jakie mamy kontenery, jak to środowisko w ogóle działa, czy ma działać. Co tam się znajduje? Wskazujemy, jaka ma być wersja konfiguracji, dwójka po prostu oznacza środowisko wielokontenerowe, jedynka to jest stare środowisko jednokontenerowe. Dalej wskazujemy, gdzie się znajduje plik z danymi do autentykacji do Docker Huba. Ten plik ma się znajdować na, on się znajduje na jakimś bakiecie S3 i ma jakiś tam klucz. Ten plik jest potrzebny, jeżeli chcemy korzystać z obrazów prywatnych na Docker Hubie. Natomiast jeżeli korzystamy z obrazów publicznych tylko i wyłącznie, to jest niepotrzebne. Dalej wskazujemy listę katalogów współdzielonych. Wskazujemy ich nazwę i lokalizację po stronie maszyny gospodarza. Więc tutaj mamy po kolei katalog z danymi dla bazy danych, katalog ze źródłami aplikacji i katalog z konfiguracją wirtualnego hosta. No i dalej przechodzimy już do konfiguracji samych kontenerów, czyli ta część jest zasadniczo podobna do tego, co jest Docker Compose YML. Konfigurujemy kontener z bazą danych, nadajemy mu nazwę DB, ma być budowany z obrazu Mongo wersji 3.0.7. Wskazujemy, że on jest istotny albo niezbędny, ten parametr essential, ten key value essential true. Oznacza to, że jeżeli z kontenerem coś się stanie, on nie będzie działał, to znaczy całe środowisko też ma nie działać. Dajemy mu 256 MB i podpinamy pod wskazany katalog, ten katalog współdzielony z danymi. Dalej definiujemy kontener PHP. On jest zbudowany z obrazu, który sobie przygotowaliśmy na CI-u. O tym, jak to działa, to za chwilę opowiem. To jest nasz obraz przygotowany przez nas. Znajduje się na naszej części repozytorium Docker Huba. Też jest istotny, też ma 256 MB, podlinkowany jest do kontenera DB, no i współdzieli źródło aplikacji. No i na końcu mamy kontener z Nginx-em, budowany z obrazu Nginx wersji 1.9.6, też jest istotny, też ma 256 MB. Wskazujemy, że jego port 80 ma być widoczny jako port 80 tej maszyny gospodarza, ma być podlinkowany do kontenera PHP, i ma współdzielić źródło aplikacji i konfigurację wirtualnego hosta. To jest właściwie wszystko, co potrzebujemy, żeby skonfigurować środowisko Elastic Beanstalka do działania z Dockerem. Natomiast warto sobie zrobić jeszcze jedną rzecz. Gdyby ktoś z was chciał tego spróbować albo korzysta,
to rada, która wychodzi z naszej praktyki, jest taka, że warto sobie przygotować dwa polecenia, które będą się wykonywały automatycznie przy każdym wdrażaniu nowej wersji aplikacji. I te polecenia odpowiadają kolejno za usuwanie wszystkich kontenerów Dockera i usuwanie wszystkich obrazów Dockera. Elastic Beanstalk sam się tym nie zajmuje, więc gdybyśmy my się tym nie zajęli, to nasza instancja by po jakimś czasie została zapchana niepotrzebnymi starymi kontenerami i obrazami. Wystarczy, że będziemy je czyścić za każdym razem i jest OK. Mamy przygotowane środowisko na Elastic Beanstalku, no to teraz jeszcze jest kwestia przygotowania procesu Continuous Deployment. I jak to zrobić? Opowiem wam, przedstawię wam, jak taki proces może wyglądać na przykładzie tego, jak on wygląda u nas w Shipstead Tech Polska, w moim zespole. A więc tak, źródła trzymamy na GitHubie. Na każdą zmianę w gałęzi Develop lub Master automatycznie startuje build na CI-u. Naszym CI-em jest CircleCI, to jest CI dostępny online. Dlaczego akurat CircleCI? Bo gdy zaczynaliśmy pracę z Dockerem ponad rok temu, to był jeden z, właściwie chyba jedyny CI online'owy, który wspierał tworzenie obrazów i budowanie obrazów i tworzenie kontenerów dockerowych. Wiem, że od bodaj sierpnia Travis też wspiera Dockera, natomiast nie miałem okazji tego przetestować. W każdym razie, build zaczynamy od zbudowania naszego obrazu, tej naszej aplikacji, tej dla Symfony. Następnie odpalamy na niej testy, czyli startujemy ten kontener na bazie tego obrazu. Potrzebujemy jeszcze do tego jakieś inne obrazy, w tym przypadku potrzebujemy Mongo, żeby wykonać testy end-to-end z bazą danych. Ten obraz po prostu pobieramy z Docker Huba. Jeżeli testy przejdą pomyślnie, to tak zbudowany obraz wysyłamy na Docker Huba do naszego prywatnego repozytorium. I rozpoczynamy wdrażanie nowej wersji na Elastic Beanstalku. No jak takie wdrożenie się odbywa? Realizuje się je przez kilka poleceń. Pierw musimy przygotować zipa ze źródłami aplikacji, tymi konfiguracjami dla Elastic Beanstalka i wysłać tego zipa na S3. Następnie musimy utworzyć na Elastic Beanstalku nową wersję naszej aplikacji, czyli po prostu jest to polecenie Create Application Version z jakimiś parametrami. No i ostatecznie musimy zaktualizować środowisko tą nową wersją, czyli wykonać polecenie Update Environment z dwoma parametrami. Po tym wszystkim Elastic Beanstalk automatycznie uruchamia nową wersję, co polega na ściągnięciu wszystkich obrazów z Docker Huba, a następnie uruchomieniu kontenerów. Środowisko działa. Generalnie cały ten proces nie jest skomplikowany i czasochłonny, bo w przypadku, gdy mamy niedługie testy, to on zajmuje maksymalnie 10 minut. OK. Opowiedziałem wam o tym, jak wygląda wdrożenie na Dockera na Elastic Beanstalka. Możecie się zastanawiać, czy Elastic Beanstalk to jest jedyna opcja, czy są jakieś alternatywy. Gdy zaczynałem pracę z Dockerem, czyli to było ponad rok temu, EBS był właściwie jedną z takich, z tych dojrzałych usług platform as a service, która wspierała Dockera. Od tego czasu trochę się zmieniło i coraz więcej usługodawców wspiera Dockera. Jakie są możliwości? Przykładowo Docker Machine, poza tym, że pozwala tworzyć wirtualną maszynę na komputerze lokalnym, to pozwala też tworzyć maszyny na DigitalOcean i odpalać na nich kontenery dockerowe. Heroku od jakiegoś czasu, zdaje się od sierpnia, umożliwia tworzenie środowisk dockerowych, przy czym to jest istotna uwaga, wymaga użycia własnych obrazów. Heroku przygotowuje obrazy, umieszcza je na Docker Hubie, musimy korzystać z ich obrazów. Trochę nas to ogranicza, bo na przykład obrazy PHP są dostępne dopiero od września, wcześniej nie można było z PHP tam korzystać. Ciekawą alternatywą dla Elastic Beanstalka może w rodzinie usług AWS, może być AWS EC2 Container Service. EBS to jest tak naprawdę nakładka na ECS-a, jeśli chodzi o te środowiska dockerowe. Jeśli chcielibyśmy osiągnąć większą elastyczność, no bo EBS w jakiś sposób nas ogranicza i na przykład móc korzystać z Docker Compose'a nie tylko lokalnie na komputerze, ale też na produkcji, no to moglibyśmy odpalać kontenery bezpośrednio na tej usłudze EC2 Container Service.
Jednak będzie to wymagało od nas zdobycia większego know-how, no i poświęcenia więcej czasu na konfigurację, następnie utrzymanie tego, takiego środowiska. Jeśli chcemy odpalać kontenery Dockera gdzieś na jakiejś własnej infrastrukturze albo w jakiejś usłudze infrastructure as a service, na jakimś własnym serwerze, to warto skorzystać z... Warto rozważyć przynajmniej skorzystanie z CoreOS-a. Jest to system operacyjny dedykowany do uruchamiania kontenerów linuxowych, w tym kontenerów Dockera. Zbliżamy się do końca, więc podsumowanie. Gdybym miał jednym krótko odpowiedzieć na pytanie, czy warto korzystać z Dockera, to odpowiedziałbym, że tak, warto. Ale dlaczego? Przez przenośność. Kontenery Dockera można uruchomić na każdej instancji Linuxa, na laptopie, na serwerze lokalnym, w chmurze. Oznacza to, że jeśli chcemy środowisko deweloperskie, możemy mieć identyczne środowisko produkcyjne. Co więcej, łatwo możemy taką konfigurację środowiska deweloperskiego spodzielić z innymi programistami. Izolacja. Każdy kontener uruchomiony na jednej instancji jest niezależny i wyizolowany od pozostałych kontenerów, jak i maszyny gospodarza. Wydajność. Kontenery Dockera nie posiadają własnego systemu operacyjnego, w przeciwieństwie do maszyn wirtualnych. Zamiast tego współdzielą jądro Linuxa i w konsekwencji ich wydajność jest zbliżona do uruchamiania na natywnym systemie operacyjnym. Modularność. W Dockerze każda część stacku technologicznego to osobny kontener. W praktyce środowiska dockerowe tworzymy, łącząc ze sobą różne kontenery, tak jakbyśmy budowali coś z klocków Lego. No i społeczność. Na Docker Hubie, czyli tym repozytorium obrazów Dockera, jest niemal setka oficjalnych obrazów dla różnych narzędzi. Dziesiątki tysięcy nieoficjalnych tworzonych przez społeczność. Co więcej, na GitHubie jest ponad 50 tysięcy repozytoriów związanych z Dockerem, przykładowo, z jakimiś przykładowymi konfiguracjami dla Dockera, dla uruchomienia różnych środowisk programistycznych z korzystaniem z Dockera, czy też praktycznymi narzędziami, jak chociażby ten Docker Machine NFS, o którym wspominałem. Mam nadzieję, że moja prezentacja zachęciła was do spróbowania Dockera, tych, którzy jeszcze nie próbowali. Dla tych, którzy już Dockera próbowali, no to myślę, że udało mi się pokazać, jak można z niego korzystać, jak z niego korzystamy w ShipStackTech Polska. Na GitHubie znajdziecie źródła aplikacji tej przykładowej Symfony, o której mówiłem. Z kolei na blogu ShipStackTech Polska, czasami ja, czasami inni, udzielamy się właśnie na temat Dockera pod tagiem DevOps. Zachęcam do podzielenia się komentarzami o tej mojej prezentacji, szczególnie do hejtu na Jointinie. Można mi łapać na pewno w czasie konferencji, także dzisiaj, jutro, w niedzielę. Można mi potem łapać na Twitterze, no i jeżeli mamy czas, no to możecie też to teraz. Są pytania jakieś? Tutaj jest. Takie pytanko, jak radzicie sobie z pracą na wielu projektach na środowisku lokalnym? Jeszcze raz, na wielu projektach? Na wielu projektach sobie, lokalnie. Może powiem, jak to robimy. Lokalnie. Tak, że każdy Docker ma swój, każdy kontener, który wystawiamy jakby z aplikacją, ma własne IP. I po prostu dodajemy sobie to do hostów. Tylko w tym momencie, w momencie przebudowania obrazu czasami się zmienia ten adres, jest to dość kłopotliwe. Znaczy robimy tak, że... Znaczy to każdy może mieć inną praktykę. Możemy dla każdego projektu tworzyć osobną maszynę, Docker Machine, i dzięki temu mamy osobne IP-ki, czy możemy mieć osobne IP-ki. Ja robię tak, że mam jedną maszynę. Kiedy chcę się przełączyć do innego projektu, to po prostu tam te kontenery zatrzymuję, uruchamiam kontenery nowe, a w etc. host ma po prostu listę wszystkich tych... Tych hostów. W tym momencie praca jednoczesna na dwóch projektach jest niemożliwa. Wtedy tak, ale nigdy nie spotkałem się w swojej praktyce, że musiał jednocześnie pracować na dwóch projektach. Wystarczy, że jeden zaczynam, drugi uruchamiam. Dobra, to ja, póki mam mikrofon, czy orientujesz się może, jaka jest wydajność na NTFS-ie? Na NFS-ie? Tak. Czy jest to dużo gorsze? Chodzi mi szczególnie o bazę danych, które trzymają dane na współdzielonych katalogach. Wiesz co, ja dokładnie nie wiem, natomiast swego czasu człowiek, który robił Vagranta z HashiCorp, on ma super blog post na temat
raportę na temat różnych metod współdzielenia z maszynami wirtualnymi i analizuję pod wieloma różnymi sytuacjami, czyli bazą danych, różnymi wersjami, różnymi aplikacjami w różnych językach. Także tam są bardzo dobre analizy, także jeszcze jedno pytanie, jak wygląda bezpieczeństwo obrazów na Docker Hubie? Czy ktoś te obrazy sprawdza, czy można chociażby zgłaszać, że taki obraz robi coś, czego nie powinien? Kontenerów. Tak. Bezpieczeństwo kontenerów, w sensie... Chodzi mi szczególnie o repozytoria jakichś prywatnych userów, którzy sobie mogą tak naprawdę zbudować obraz, który w tle ci wysyła jakieś dane. Okej. Czyli, że mógłbym korzystać z jakiegoś obrazu, który mógłby robić jakieś kuku, tak? Tak. Czy się na to zabezpieczam? Staram się korzystać z oficjalnych obrazów, czyli raczej no tutaj ufam, że jest wszystko okej. Okay. Jeżeli korzystam z nieoficjalnych, na przykład do PHP MyAdmina, no to wybieram te, które mają najwięcej, co najbardziej popularne, mają dużą społeczność na GitHubie. Właściwie to jest tak jak z każdym narzędziem third party. No, zakładam, że jeżeli ono jest popularne, to powinno być bezpieczne. Okej, dzięki. Dzięki. Ja mam pytanie odnośnie Docker Machine NFS. Bardzo fajne narzędzie. Dzięki za podanie, bo czegoś takiego szukałem. Czy robiłeś jakieś benchmarki co do wydajności tego? Czy na przykład rsynkiem lepiej się pobawić, czy coś w tym stylu? No to tutaj mogę ci powiedzieć to samo, co koledze. Koleś od Vagranta przygotował super benchmarki, jak to działa. Gdzieś są też w necie benchmarki, konkretnie zdaje się pod Symfony z różnymi możliwościami współdzielenia. Także no to do tego mogę cię odesłać. Aha, to tego nie słyszałem, dzięki. No, a możesz podrzucić jeszcze może jakieś nasze... Raz. Jakieś ciekawe narzędzie. Raz. Dobra, jakieś ciekawe narzędzia jeszcze znasz, które można by warto by było poznać? Związane z Dockerem? Tak. Albo stronę, gdzie można je znaleźć. Nic mi nie przychodzi do głowy. W sensie, to co pokazałem, właściwie to ja tego na co dzień korzystam, nic więcej nie potrzebuję. New Relikiem. No korzystamy z standardowych rozwiązań, które są dostępne w Symfony. Korzystamy z rollbara, chociażby jeżeli mamy jakieś błędy, no to automatycznie one trafiają do rollbara, także tam sobie też to sprawdzamy. Nie słyszę. Nie, tego akurat ja w swoich projektach nie analizuję. Znaczy, jeżeli coś się zepsuje, to wtedy sprawdzam, nie? W logu. To ja mam takie pytanie, czy może korzystałeś na OSX-ie z App Catalysta, z drivera do Docker Machina? Sun Catalysta, nie. App Catalysta. No, App Catalyst. Nie słyszałem nawet o tym. Z VMware'a wyszedł jakieś 3 miesiące temu i po prostu... Powiem ci szczerze, że pierwsze słyszę, także nie miałem okazji tego sprawdzić. No on bezpośrednio korzysta w sumie z jądra Darwina i wtedy w zasadzie wynika z tego, że jak to oni bardziej rozwiną, to nie będzie problemu z rsynkiem i NFS-em, tylko będziesz bezpośrednio korzystał tak jak w Linuxie, będziesz korzystał po prostu z jądra Darwina OSX-ie. A no to super sprawa. Tylko, że na razie to jeszcze trochę jest niestabilne. Aha, no to dzięki za info, także przetestuję, bo w sumie może być fajne. Jeszcze jedna sprawa, czy mógłbyś mi pokazać Docker Compose'a, jakiego masz, w sumie konfiguracja generalnie Mongo mi chodzi, jaką masz na swoim OSX-ie. W sensie teraz to pokazałeś na demo. Docker Compose'a? Tak. Taka mała tablica ogłoszeń. Generalnie chodzi o Mongo. Znaczy nie chodzi mi w prezentacji, tylko normalnie... Proponuję, żeby to zrobić... O, czekaj. Bo jestem ciekaw, czy korzystasz, jeżeli chodzi o dane, korzystasz z osobnego kontenera, czy podmontowujesz katalog? Aha, generalnie jeśli chodzi o dane, to ja sobie robię tak, że je wpinam sobie w jakąś lokalizację na tej maszynie wirtualnej. A, no, bo normalnie jakbyś to zrobił do hosta, to byś miał problemy z... Privileges. Tak. Okej, okay, dobra, to już nie mamy czasu chyba na więcej pytań. A, jeszcze jedno, okej. Okay.
Halo. Słuchaj, ja mam takie jedno pytanie w sumie. Jak rozwiązujecie problemy związane z nie stateless aplikacjami? To znaczy tam w tej aplikacji wykorzystujesz jakąś bazę danych, która tak czy siak jest postawiona na Dockerze, który jest stateless. I w jaki sposób montujecie jakikolwiek storage? Bo z tego co rozumiem, to u siebie w teamie nie ma żadnych DevOpsów. Jeszcze raz. W Dockerze, jak wiemy, no, to niestety jest to, Docker jest przystosowany pod aplikację stateless, czyli jeżeli tak. uruchomimy sobie jakiekolwiek bazę danych, tak. po czym zamkniemy ten kontener, tracimy te dane. I w tak. jaki sposób, na przykład, bo w tym przykładzie wykorzystujesz bazę danych MongoDB, jeżeli u ciebie w teamie nie ma żadnych DevOpsów, to jak stawiacie sobie takie bazę? Czy korzystacie typowo z rozwiązania Amazona? To znaczy lokalnie korzystamy z kontenera dockerowego, tak jak pokazywałem. Na środowisku QA-owym korzystamy z kontenera dockerowego, tak jak pokazywałem. Na produkcji korzystamy z zewnętrznych usług, czyli w przypadku MySQL-a Postgresa z RDS-a, w przypadku Mongo z MongoLabsów. Okej, dzięki. Tak jeszcze mała info, bo tu kolega się pytał na temat różnicy pomiędzy VirtualBox File System a Network File Systemem, to problem jest taki, że z własnego doświadczenia zauważyłem, że przy większej ilości plików montowanych do danego katalogu VirtualBox File System troszeczkę ma problemy z wydajnością. Tak, zgadza się. Dzięki.